Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, przepiękna partia Jana Krzysztofa Dudy, który tutaj gra z Aleksandrem Griszczukiem w turnieju internetowym Opera Euro Rapid. Panowie mają 15 minut i 10 sekund na każde posunięcie i zapraszam do analizy. Janek rozpoczął ruchem Skoczek F3. Skoczek F6 odpowiedział Aleksander Griszczuk. Tak prywatnie powiem Wam, że bardzo lubię Aleksandra Griszczuka, jego styl gry, jego zrozumienie szachów. Może ze względu na to, że bardzo często wybiera właśnie takie struktury obrony królewsko-indyjskiej, czarnymi, genialnie gra te pozycje. Oczywiście to, to jest trudny debiut, więc to nie jest tak, że jak gra genialnie, to zawsze gra rewelacyjnie, i to mu zawsze wychodzi, bo tak. W szachach nigdy nie jest, no ale tutaj, właśnie Janek ma bardzo, bardzo silnego zawodnika. Ranking klasyczny Griszczuka 2777 jest to, myślę, że dosyć spory ranking. C4 ze strony Janka, G6 zagrywa Griszczuk, G3, moi drodzy tutaj panowie, postawili sobie szachowy domek. I roszada ze strony tutaj Rosjanina. D4 zagrał Janek. Wiadomo, że można też zagrać się roszadę, ale wtedy też czarne mają do wyboru. Na przykład C5. No D4 potem też jest możliwe, ale jak zagramy wcześniej D4, no to po C5 już można przepchać pionka. Potem tej możliwości by nie było. No i Gryszczuk zagrywa D6, czyli... Typowy układ w obronie królewsko-indyjskiej zagrywa Aleksander Griszczuk, co mi się bardzo podoba i partia myślę, że może przebiegać niezwykle interesująco, choć też nie zawsze, czasem gra się dosyć pozycyjnie, czasem gra się bardzo ostro. Myślę, że to kwestia jak tutaj przeciwnicy mają nastawienie, ale też jaki wybór wariantu nastąpi. I teraz tak, Roszada ze strony tutaj Janka. I moi drodzy, w tym momencie czarne mają troszkę opcji do wyboru. Na przykład można zagrać sobie posunięcie C5 od razu z atakiem do centrum. Jest to ruch grywany dosyć chyba często. Tutaj można też spróbować zagrać skoczek na C6 z planem A6, wieża B8 i B5. Takie ruchy też się pojawiają, takie plany też istnieją. Oczywiście również skoczek D7 z planem E5. Jak najbardziej po skoczek C6 też można grać E5. Takie, takie tutaj zagrania również są. No, moi drodzy. Widziałem również takie ruchy jak goniec F5, ale chyba jeszcze nie w tym momencie, bo to jakiś skoczek H4. Widzimy, atakujemy i tam jeszcze wskakuje goniec na B7. Ale po zagraniu skoczek C6 i goniec F5, to coś takiego, coś takiego w szachach tutaj w tej sytuacji istnieje jak najbardziej prawidłowe. Moi drodzy, Griszczuk zagrywa takie posunięcie troszeczkę nietypowe. Jest to ruch skoczek E4. Drugi raz tą, tą figurą rusza z G8 na F6 i na E4. No dobra, co jest celem tego posunięcia, moi drodzy? Przede wszystkim, chyba głównie chodzi o to, żeby nie wpuścić skoczka na C3. Bo jeżeli zagra skoczek, to go po prostu bijemy i pionek wybija i zdwoje na pionki. No to jest mały tutaj minus u białych w ten, w ten sposób. Można oczywiście potem próbować podpierać skoczka przez F5, co przechodzi troszeczkę do struktur obrony holenderskiej. To też jest ciekawy pomysł. No ale bardzo 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 intrygujące posunięcie, aż muszę sobie troszeczkę poanalizować. Na przykład po tym ruchu białe mogłyby zagrać hetman C2, żeby od razu tego skoczka atakować i po ruchu F5. Oczywiście taki ruch no jak goniec F5, no raczej nie wchodzi w grę takiego posunięcia, nie musimy się obawiać. Tam można sobie powiedzmy, po goniec F5 można zagrać chyba G4 od razu. I tutaj tracimy materiał, więc no, trzeba uważać. Trzeba uważać czarnymi, żeby nie grać takich ruchów. E, oczywiście F5 jest jak najbardziej prawidłowym posunięciem. E, I tutaj, e, jaki ruch byście wybrali, moi drodzy? No, zatrzymajcie sobie materiał i pomyślcie, jaki ruch tutaj od razu wybrać. Od razu pokazuję. Bardzo ciekawe posunięcie wieża D1. Ja często też to omawiam w różnych partiach. Pojawia się taki motyw, szczególnie w gambicie hetmańskim. W tym wypadku ta wieża D1 ma bardzo ważną i ciekawą funkcję, gdyż jest na jednej linii z Hetmanem. Ja o tym również często powtarzam. I teraz to utrudnia troszeczkę czarnym zagrania takiego posunięcia E5, gdyż wybijamy i nie można odbić, prawda? Wiadomo, że E5 jest teraz niemożliwe. To utrudnia też troszeczkę w zagraniu C5, więc ta wieża spełnia tu właśnie taką fajną funkcję. Warto o tym wspomnieć. A na przykład po Hetman, D, po Hetman E8, co też się pojawia w obronie holenderskiej często, żeby tam próbować zagrać E5 i widzimy, że Hetman już nie ma problemów na linii D, gramy sobie zwyczajnie skoczkiem tutaj na D2. Dlaczego Dlaczego nie gramy skoczkiem na C3? No, gdyż po biciu, no jak już wspomniałem, pionkiem nie za bardzo się chce zbić, żeby zdwajać piony. A bicie Hetmanem wchodzi na rentgen z gońcem i tam jakieś C5 jest możliwe. Potem skoczek C6 i myślę, że dosyć nieprzyjemnie. Znaczy, nie ma tragedii, że tak powiem, ale już troszeczkę nieprzyjemnie. Tutaj skoczek D2 jak najbardziej mogły być ruchem naturalnym, próbującym wymienić tego aktywnego skoczka w centrum. E, moi drodzy, Janek wybrał inną opcję, zagrał B3. Niektórzy pewnie się dziwią, no przecież B3 odsłania tutaj wieżę na A1. No o co chodzi? Chodzi o to, że goniec zawsze zagrywa na B2 się wszystko broni. D4 jest bardzo dobrze kontrolowane. Po ruchu B3, moi drodzy. A5 ze strony czarnych i to też jest standardowy ruch. Standardowy i bardzo logiczny. Podoba mi się to posunięcie, dlatego że po takiej, przy takiej strukturze pionków e, na skrzydle tutaj A4 chcemy atakować bardzo szybko i rozdwoić te piony. Jak gra Janek? Janek no, zagrywa teraz Hetman C2 co mi się bardzo podoba. No i F5 wspomniane wcześniej poszło w partii i koniec B2. Zauważcie, że po takim ruchu A4, jakbyście, e, jakbyście tutaj zareagowali po takim ruchu. Często widuje się, że pionek zwyczajnie zbija na 4. Szachy teraz tak poszły do przodu, zrobiły się tak dynamiczne. I kiedyś jeszcze za moich czasów, chociaż nie są takie zamierzchłe czasy, jeżeli grało się pionkiem bandowym i starało się rozbić strukturę pionów, to był właśnie główny cel i po tym wybiciu tutaj byśmy byli już czarnymi zadowoleni. Ale teraz niekoniecznie, można to wybić i jest nadal pozycja dobra, pion więcej na, na ten moment. Oczywiście te pionki bandowe będzie łatwiej atakować, ale myślę, że B4 byłby z takim zdrowym posunięciem. Troszeczkę pionek wyżej i ten jest nieco osamotniony, potem można go przez A3 zablokować i ten pionek będzie tutaj męczony, chyba do końca partii. Mógłby być męczony. Griszczuk w tej pozycji zagrywa skoczek na C6. I skoczek z B na D2. Zauważmy też, że nie ma potrzeby po takim ruchu, nie ma obaw, że tutaj zagra skoczek na B4 i nie trzeba grać A3 tracić tego tempa. Jest to kompletnie niepotrzebne. No, większość pewnie z nas taki ruch odruchowo by zagrała, zagrało, ale nie ma, nie ma takiego obowiązku, moi drodzy, to jest strata tempa. W tym wypadku akurat to, oczywiście są zawsze wyjątki od reguł. Pamiętajmy o tym, to nie jest wyrocznia, że ja tutaj mówię w ten sposób. Absolutnie nie, ale w tym wypadku nie trzeba grać posunięcia A3. Po tym posunięciu no skoczek wisi, jeżeli na przykład tutaj skoczek na B4 skakuje, to na przykład mamy Hetman B1 i dalej naciskamy na punkt E4. Po wybiciu na D2 Hetman wybił na D2 i zauważcie, A3 nie jest potrzebne, nadal. E5 ze strony czarnych, moi drodzy, i D5 i skoczek zagrywa na B4. No dobrze, ten skoczek zagrał na B4, mógł jak najbardziej spróbować zagrać sobie na E7. Takie opcje też istnieją, żeby wejść na to skrzydło, ale jednak skoczek z F6 by był aktywniejszy. No i Gryszczuk wybiera taką opcję, prawdopodobnie przez A6, przez C5. Ten skoczek tu się fajnie przestawia i dobrze w tej królewsko-indyjskiej stoi. No ale teraz A3 zostało zagrane od razu. Skoczek na A6. No i moi drodzy, Hetman zbił po prostu piona. No dlaczego by nie? Wykorzystują ten fakt tutaj um, białe i tego pionka zbijają. Czy to bicie piona jest dobre? E, powiem tak. I tak i nie. E, dlaczego, y, dlaczego dobre? No bo mamy piona więcej nie można odejść z skoczkiem ciekawie, bo wieża tu jest niebroniona. Ok, a dlaczego nie? No bo. Czarne mogły zagrać tutaj takie dosyć ciekawe posunięcie, czego nie zagrały. Posunięcie e4. Moi drodzy, po tym ruchu, no rzecz jasna, trzeba zagrać skoczkiem na d4. Jeżeli tu nie zagramy, no to wisi goniec, a jeżeli zbijemy tutaj, to bije nam na f3. Jeżeli zbijamy wieżę, to bijemy na g2 z atakiem i odbijamy gońca. Przewaga materialna u czarnych. Więc skoczek d4 jest obowiązkowe. I gramy c5 i ten ruch Wymusza jedną rzecz, bo są dwie groźby. Jest bicie na d4 i jest tutaj bicie na a5 możliwe, więc białe musiałyby zareagować w ten sposób, wieża by wybiła. Nie ma innego wyjścia teraz jak zagranie skoczek na E6, żeby nie stracić materiału. No i moi drodzy, jeżeli czarne wybiją na B2 gońca, no to bijemy tutaj. Jeżeli do końca tutaj będzie zbita wieża, wieża wybija, a skoczek z tego miejsca ucieknie bez problemu na E6, nawet za cenę piona. Przypominam, że pionka więcej mają białe, a czarne tego pionka by odzyskały. Więc e, ta wersja byłaby, myślę, że y, okej. Okay. To znaczy tu się nic złego nie dzieje i dla jednych i dla drugich, to po prostu e, taka, taka kompilacja. Wymiana następuje, ale po takim posunięciu i goniec bije g7, i król bije g7, pionek bije, skoczek c7, żeby atakować piona. Tu się nie boimy oczywiście, s7 absolutnie, gramy wieżą, tu jest wszystko pod kontrolą. No i czarny odzyskuje piona i myślę, że ta pozycja jest około równości, ale z dosyć ciekawą grą dla czarnych. Ja bym wolał tutaj jednak chyba um, grać czarnymi, bo. No, tak mi troszeczkę to pasuje. Nie mówię, że to jest gorsza czarnych, to ani też nie jest gorsza białych. To jest mniej więcej równa, ale końcówka taka dosyć ciekawa. Król może szybko iść do centrum tego pionka podpieramy. Tu jakieś są możliwości zagrania D5. Oczywiście białe też próbują grać przez F3. To jest naturalna sprawa. No, jest taka dosyć myślę, że ciekawa gra. Tak mogłoby być. Niestety tak nie poszło i tutaj Griszczuk zagrał troszeczkę gorzej. Chociaż też się wydaje, że dobrze. Goniec D7. I Hetman wrócił na C3 pod ręką z gońcem, ale okazuje się, że E4 jest niemożliwe z jasnych względów. Po tym posunięciu Skoczek zagrał na C5. No to się narzuca, żeby Skoczek mógł mieć fajną placówkę na E4. Prowokuje czasem do B4, co jest niedobre, bo Skoczek A4 jest po zawodach. Jak zbijemy tego gońca, to już czarne stoją wyśmienicie. Skoczek D2, rzecz jasna. I Hetman E7. No trzeba bronić Tutaj czarne przygotowują jakiś marszpionami. Jest to możliwe. A4. A4 teraz jest fajne, dlatego że nie ma pionka czarnego na linii A. Jeżeli pionek na A by stał na A5, powiedzmy, no to ten A4 już nie, nie byłoby takie dobre, gdyż ten pionek, powiedzmy, wyobraźmy sobie, że jest na A5, broni punktu B4, nie ma przełomu. A teraz A4 jest dobre, można A5 i B4 próbować i tymi pionami tutaj maszerować. Moi drodzy, wieża zagrała na F7 i teraz jest już konkretna groźba E4, bo wieża broni gońca. Hetman C2, F4 zagrały czarne również standardowo tutaj wypuszczają gońca. I po linii F sobie grają. Moi drodzy, skoczek na E4 nastąpiło. Można było tutaj próbować od razu grać na przykład B4. No, takie bicie tutaj pionka na A4 raczej nie przechodzi. Chociaż jakbyśmy się tego obawiali, to można spróbować grać najpierw A5, a potem B4. Jest to wszystko, myślę, że dosyć łatwe. No ale Janek zagrał tu, żeby przyblokować prawdopodobnie zapędy tego pionka do przodu. No wiadomo, taka mm, troszeczkę asekuracja, jest pion więcej, przytrzymajmy pozycję. Ja oczywiście też bym taki ruch zagrał. Znaczy nie to, że ja tu się porównuję do arcymistrza, ale taki ruch się po prostu narzuca na pewnym etapie. E, no i po tym posunięciu, e, moi drodzy, no Griszczuk zagrał goniec F5. Co nie jest najlepszym wyborem, bo to związuje, ale nie daje jakiegoś tam super rezultatu, gdyż to się wszystko broni w tym momencie. Co by było na przykład, jakby Griszczuk zbił? A co trzeba było chyba tak zrobić? Goniec by musiał odbić i Hetman by zagrał na G5. Czarne mogłyby próbować tutaj troszeczkę atakować. Jeżeli białe by szły sobie pionami do przodu z drugiej strony, no to myślę, że na wszystko trzeba tutaj wszystkie figury przestawić na skrzydło królewskie i starać się atakować białego króla. Nie jest to też takie proste no ale Goniec ma jakąś tam opcję na h3 tutaj jest h5, h4, próba rozbicia piątka g3 myślę, że to jest dosyć prosty plan dla czarnych ale y, też jest bardzo fajna opcja obronna i tu Wam pokażę bardzo ładny manewr kiedyś y, oglądając partię Władymira Kramnika zapamiętałem w obronie królewsko-indyjskiej taki bardzo ładny manewr i który według mnie jest y, no genialny, znaczy ja to tak celebruję troszeczkę, bo bardzo mi się to podoba um, i myślę, że yy, no, warto znać ten ruch przede wszystkim. Moi drodzy, ruch obronny wieża A3. Piękne posunięcie. Po trójce tutaj bardzo dobrze kontrolujemy, i myślę, że nawet jak pionek będzie szedł do góry, to nie mają się białe za bardzo czego bać, bo wieża tutaj bardzo ładnie broni punktu G3. E, nie raz mi się zdarzało taki ruch zagrać, który powodował, że przeciwnik dostał takiego paraliżu w ataku, że tak powiem, i nie był w stanie mnie przy Przycisnąć, atakując mnie na skrzydle No moi drodzy, warto pamiętać takie posunięcie No cóż, w partii nastąpiło Goniec F5 e, Tutaj Janek zagrał B4 e, No i skoczek musiałby raczej zbić No nie, nie zbiły czarne Czarne próbują komplikować zostawiając figury Ja się trochę też nie dziwię, bo chcą prawdopodobnie atakować Chociaż zauważmy, że w obronie królewskiej Kto pierwszy na skrzydle Ten lepszy Białe idą na hetmańskim Czarne idą na królewskim Taka, taka jest założenie Takie jest założenie w tym debiucie Po skoczek D7 nastąpiło A5 Król H8 Tutaj no, próbuje pewnie zwolnić dla wieży Może jakąś opcję Nie wiem czy to jest ruch potrzebny Czy strata tempa Raczej strata tempa moi drodzy Hetman B3 spokojnie ze związania ucieka Tutaj biały G5 nastąpiło I piękny ruch C5 bardzo ładny ruch, moi drodzy. Tutaj e, okazuje się, że już jest bardzo ciężko dla czarnych. Ten ruch e, wymusza prawdopodobnie, znaczy wymusza, no jest, daje opcję zagrania na przykład C6 i te pionki po prostu tu zaczynają iść bardzo mocno do przodu. Bardzo, bardzo żwawo i bardzo e, dynamicznie. Nastąpiło bicie. Moi drodzy, jak teraz zagrać, żeby uzyskać e, przewagę białymi? Zatrzymajcie sobie, proszę, materiał, spróbujcie znaleźć opcję. Ja już pokazuję. Uwaga, jest to piękny ruch D6. Bardzo ładne posunięcie, przepiękny ruch a który e, daje już ogromną przewagę białym materialną, rzecz jasna. No bić trzeba, nie ma wyboru. Zauważcie, że hetman tutaj teraz atakuje wieżę i skoczek bije na d6. Piękne zagranie e, i w zasadzie się robi prawie koniec partii. Goniec, e, przepraszam, hetman zbija na d6, hetman zbija na f7, goniec na e6. Jak zagrać? Czy uciekamy na h5? To też jest możliwe i to też jest jak najbardziej prawidłowy ruch, ale Janek zagrywa wieża A na D1. Wtrąca posunięcie na Hetmana. Jeżeli tutaj stracimy Hetmana, to wybijamy na D6. Jest wszystko w porządku a jeżeli Hetman wybija na D1 no to wybijamy wieżą, goniec wybija na F7 i ta wieża z D1 wybija na D7 e, atakując gońca, atakując B7 i pionki są bardzo, bardzo zaawansowane i niebezpieczne, partia byłaby totalnie wygrana Hetman zagrał na A6 moi drodzy i końcowy ruch B5, B5 po którym się czarne poddały z prostych względów, jeżeli bicie Hetmana cały czas to bijemy tutaj, przewaga materialna, a jeżeli Hetman wybija to wybijamy tu po prostu gońca Gońca, bo Hetman jest przyłączony do tego końca. Nie ma kompletnie co grać. Myślę, że, no tak, patrząc z perspektywy analizy, bardzo gładka partia Janka, ale to się łatwo mówi. Pamiętajmy o tym. Ograł bardzo silnego arcymistrza Aleksandra Griszczuka. Gratulacje Janku, życzymy powodzenia, a Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Do następnego razu, trzymajcie się, hej.